Dziękuję Państwu. Ja mam o tyle dobrze, że będę mówił o czymś, na czymś wszyscy się znają. Czyli na seksie oczywiście, będę mówił też o sercu, no to wszyscy mają, no i o erekcji, którą część ma, część miewa. W związku z tym tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Państwo wiecie, że yy, możemy o czymś takim mówić, co nazywamy wielkim kryzysem męskości. Prawda? Jest coś takiego. No mówimy, że tam co prawda próbuje się to reaktywować jakaś liga gladiatorów, mężczyźni okładający się w jakimś oktagonie, kopiący się po różnych narządach, no różnych absolutnie rzeczy. W związku, z tym, w związku z tym ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest temat nowy. Ten biedny mężczyzna kiedyś miał bardzo taką fajną rolę, prostą, szedł do lasu, narąbał drewno, coś tam złapał, upiekł, nie było problemu żadnego. W tej chwili to ma być partner. Czuły przyjaciel, ale jeszcze musi mieć przynajmniej 75% takiego rasowego samca z 50 twarzy greja. No bo co z takim nudziarzem można robić? No absolutnie nic. E, a więc w 1974 roku pani Danutarin zaśpiewała taką piosenkę pana Włodzimierza Korcza. Państwo ją pamiętacie, prawda? Gdzie są dzieci mężczyźni prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy? Ja tego je nigdy nie potrafię wydać, bo to trzeba mieć płuca do tego odpowiednio tak jak pani Danuta miała. Ja Państwu pokażę, gdzie ci mężczyźni są. Po tylu latach pracy zawodowej to ja odkryłem tą tajemnicę, gdzie oni są. Część jest tutaj. Tak, oczywiście, że tak, a część jest od razu tutaj. Straszne miejsce. W 2011 roku 2011, w 2011 roku zawoł mięśnia sercowego dotknął 54,5 tysiąca mężczyzn. Dużo? Jakbyśmy chcieli wypełnić tymi ludźmi PGE narodowy, to tak parę tylko miejsc by nam zostawiło. Zostało. Gdybyście Państwo pomyśleli sobie, że w tym samym roku aż niemalże 10 tysięcy tych mężczyzn z tego powodu zmarło, no to jest absolutnie sytuacja dramatyczna, tym bardziej, że 70% z tych mężczyzn, jeszcze zanim dostali tego zawału sercowego, dotknęło następna tragedia, oczywiście zaburzenia erekcji. Co to, jest? Co to są zaburzenia erekcji? Zgodnie z definicją to jest trwała niezdolność, do osiągnięcia i lub utrzymania erekcji wystarczającej do prowadzenia satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Trwała, to znaczy musi trwać powyżej trzech miesięcy. Bo jeżeli to się wydarzy każdemu mężczyźnie w każdym wieku, bez względu na to, e, jeżeli to będzie incydentalnie, to, to o niczym absolutnie nie świadczy. Gdybyście Państwo popatrzyli na ten obrazek, widzimy sfrustrowanego z, no złego na siebie mężczyzny, no i oczywiście niezadowoloną kobietę. W związku z tym możemy spokojnie powiedzieć, czy jest to problem natury społecznej. Oczywiście, że tak. A jaki jest mechanizm tej erekcji? Tutaj musimy się posługiwać takimi yy, małymi schematami, jak to wszystko wygląda, no bo erekcja, jak z czego składa się prącie, dwa ciała misty, ciało gąbczaste, w środku ciała gąbczastego przechodzi cewka moczowa, a ciała jamiste to są takie wydłużone cylindry. W środku są, można porównać to do takiej gąbki naczyniowej. W środku są małe jamki, które w stanie spoczynku są puste, ściany są zapadnięte, a naczynia krwionośne, które doprowadzają krew do tych ciał jamistych, są oczywiście ślimakowato poskręcane. Jest cisza na okręcie. Sama... Samo jedno ciało jamiste ma 8 ml mili mniej więcej objętość. Także to jest no, bardzo mało. No i nagle dochodzi do pobudzenia. Pobudzenie skutkuje tym, że dochodzi do rozszerzenia się tętnicy. W środku tam jest tętnica głęboka ciał jamistych. Ona się musi mocno rozszerzyć. Zaczyna krew płynąć wartkim strumieniem. To ciało jamiste zaczyna się powiększać, jest coraz większe. No ale zawsze, jak mamy jakiś, jakąś wannę, to mamy dopływ i odpływ. No i oczywiście jak ten odpływ nie zostanie przez nas zamknięty, to co ta woda zrobi, czy w tym wypadku krew, No przeszoruje przez te ciała i popłynie dalej. W związku z tym tutaj widzimy taki proces, który nazywamy tumescencją. Te ciała jamiste zaczynają się powiększać i w pewnym momencie zaczynają uciskać, uciskać te naczynia żylne, które tą, odprowadzają tą krew. Mamy Super sytuacje. Ciała miste powiększają się u szczęśliwców, nawet do 20 razy do 150 ml się powiększają z 80. No i mamy narząd gotowy oczywiście do uprawiania aktywności seksualnej. No, można powiedzieć, że ta aktywność seksualna no to się łączy oczywiście z chorobami z sercem, no i oczywiście z chorobami serca również, bo jak ktoś jest nieczuły, no to ma no nieczułe serce, ma chore serce i tak dalej, i tak dalej. Zależność jest trochę prostsza. To, co szkodzi sercu, również szkodzi ciałom jamistym, czyli dokładnie naczyniom, które doprowadzają tę krew do ciał jamistych, tu w tym wypadku i chorobę serca, i choroba niedokwienna serca, i zaburzenia erekcji mają wspólną patogenezę. Wspólną patogenezę, w której istotną rolę odgrywa sześć czynników ale nie tytoniu, to są te bahawiory takie, które kochamy. Moi studenci, którzy mówią, nie palcie, doktorze, elektryka, prąd nie tyka. Ja mówię, tyka, tyka, zobaczycie, tylko musicie trochę poczekać. To są zaburzenia lipidowe, to jest nadciśnienie tętnicze, to jest cukrzyca, to jest nadwaga i otyłość, w końcu siedzący tryb życia. Morderca, czyli zbyt nisko natężona prozdrowotna aktywność ruchowa. Pytam, Kowalski, pan lubi sport? Mówi, doktorze, lubię, pięć kanałów sportowych mam. Ale w domu jest tylko operacja pod tytułem pilot i oczywiście kciuk. Natomiast jeszcze jedna ciekawa zależność łączy te yy, choroby, czyli, czyli chorobę serca i zaburzenia erekcji. Zaburzenia erekcji to właściwie objaw, nie choroba. Ano, gdybyście Państwo popatrzyli na serce, to tam tętnice mają, na sierdziowe grube tętnice, które zapotrują, te serce mają około 5 mm. Średnica ich. Natomiast i one się zamykają w taki sposób, jak tu jest wizja artysty, taka ładna, takie lubki są powoli, ta blaszka mierzycowa się powiększa, ona jest taka trójwymiarowa, tam się kręci w tym naczyniu. My czasami się zastanawiamy, jak to tam włożyć cewnik, żeby wejść w tą blaszkę, żeby ją tam jakoś rozepchać. One, to naczynie reaguje albo na istotne, że tak powiem, na istotne zaburzenie przepływu, czy, pa, czy serce reaguje no albo na istotne zaburzenie przepływu w tych naczyniach, albo na taką sytuację, kiedy ta blaszka miażdżycowa pęka. No i co się dzieje? No zatyka to naczynie i dochodzi do zawału mięśnia sercowego. Natomiast w prąciu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Tamte naczynia są małe, mają około 1,5 mm i już to może decydować o tym, że tam ten przepływ się popsuje wcześniej. Jest taka teoria artery size, i my mówimy, że no to dlatego tam, że one są drobne, ale nic bardziej mylnego. Jest jeszcze jeden mechanizm. Naczynia w sercu rozszerzają się około 15%. Naczynia w prąciu muszą się rozszerzyć aż o 80%, no, żeby dostarczyć w relatywnie krótkim czasie, panowie sobie sprawdzicie, jak tam pójdziecie, albo przyjdziecie do domu, albo pójdziecie na randkę. Jak szybko to się napełnia? Panie też mogą zresztą to zrobić, jak będą chciały. To krótki jest stosunkowo krótki czas. Zatem. Te naczynia się muszą bardzo roz, mocno rozszerzyć. I pamiętajcie Państwo raz na zawsze, jak popatrzycie na miażdżycę, zresztą Wy ją również macie, tylko jesteście w fazie przedklinicznej tej miażdżycy. Nawet płody ludzkie już mają miażdżycę. Przykro mi bardzo, to jest choroba cywilizacyjna. Dbajcie, żebyście nie przeszli na tą stronę, gdzie to się uwidoczni klinicznie. To takim primum movens tej miażdżycy jest dysfunkcja śródłonka naczyniowego. Tam jest taka jedna warstwa komóreczek, które pośredniczą... W, no w różnych procesach, ale między innymi pośredniczą w rozszerzeniu tego naczynia. Jeżeli nie ta już warstwa będzie chorowała, czyli to jest początek początku miażdżycy, wówczas co będziemy mieli? No będziemy mieli problem, bo będziemy mieli już upośledzony przepływ przez ciała janiste i upośledzoną i opieśladzoną erekcję. W związku z tym, proszę Państwa, mówimy o tym, że zaburzenia erekcji od 3 do 5 lat poprzedzają pierwszy zawód mięśnia sercowego. Tych mężczyzn, którzy tam byli pokazani, szczególnie tych na cmentarzu, można by było uratować. Tylko co się działo? Oni nie wiedzieli o tym, że działa u nich mechanizm. Żyjemy w XXI wieku, kochamy różne techniki, kochamy asystenta pasa ruchu, no bo możemy tam grzebać w komórce, jadąc samochodem oczywiście. Kochamy naszą płytę grzewczą, która mówi, nie dotykaj mnie, bo jestem za gorąca. I tak dalej mamy Czekin w samochodzie, który mówi, zawieź mnie, ja jestem twoją najfajniejszą zabawką, zawieź mnie do salonu, bo się zaraz zepsuje. Natomiast mamy mechanizm biologiczny, który nas ostrzega taki wczesny system ostrzegania, z którego nie korzystamy. Nie korzystamy, bo go po prostu w zwykły sposób nie znamy. I też. Waszą rolą będzie to, żeby nieść tą informację dalej do waszych braci, ojców i tak dalej, i tak dalej, partnerów w życiu dorosłym. Jeżeli się coś wydarzy, to nie jest moment do tego, żeby pójść do seks-shopu i kupić strój toperza, tylko to jest czas, żeby pójść do lekarza. Bardzo szybko, z tego względu, że za chwilę naciągnie nieszczęście z zakresu dużych naczyń. Skończy się to udarem, zawałem, będzie dramat. No i właśnie, popatrzmy dalej, jak to będzie wyglądało. To może nie warto mówić, bo po co będziemy mówili o czymś, co jest bardzo rzadkie. To często występują te zaburzenia erekcji, to rzadko. Jak Państwo myślicie? Jest takie badanie Feldmana, opublikowane przez Feldmana i współautorów w 1994 roku. Starutkie badanie bardzo, ale kultowy projekt Massachusetts May Aging Study. 1290 mężczyzn, zakres wieku 40 70 lat, no i co się okazuje? I okazuje się, że aż 52% w tym, w tym przedziale wiekowym ma zaburzenia erekcji. Gdybyście Państwo to podzielili na dekady życia, to między 40 a 50 rokiem życia aż 39% tych mężczyzn ma zaburzenia erekcji. Dużo? No to popatrzcie, jak to wygląda u moich pacjentów. To są pacjenci z projektu Prewandro prowadzonego przez nas no przez, od 2010 roku. Projekt objął już ponad 16 tysięcy osób. Kilka ośrodków na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, ośrodków rehabilitacji kardiologicznej. Grupa tu w tym badaniu 1136 mężczyzn. Co piąty mężczyzna, który przyszedł do mnie do gabinetu, do kardiologa, był sprawny seksualnie. Reszta jest niesprawna. Janusz żyje z wrogiem. Śpi z nim. Je z nim. Myje się z nim. Nawet za własne pieniądze zabiera wroga na urlop z żoną, oczywiście swoją własną. To są oczywiście zaburzenia rekcji. No i. Gdyby Janusz chciał wydać wojnę tym zaburzeniom erekcji, no to co powinien zrobić? Powinien powołać Ministerstwo Wojny. I w Ministerstwie Wojny jednym z głównych departamentów powinien być Departament Wywiadu. Bo trzeba o swoim wrogu wszystko wiedzieć. Wszystko od początku do końca. Co wie Janusz? No, okazuje się, że jeśli chodzi o sześć czynników ryzyka, które Państwu wymieniłem, które psują tą jego seksualność. To tylko 6% Januszów wie, że coś takiego działa. 37%, 38% prawie tutaj z tego wynika, Januszów nie wie nic. Nic! Nic o sobie. Wiedzą różne fantazmagorie, czytają w gazetach, o no, kwazarach, natomiast nie wiedzą, co w nich w środku się dzieje tam. Więc absolutnie straszna rzecz. Gdybyśmy chcieli nazwać te, te niebezpieczeństwa po imieniu. Właśnie Państwo, najlepiej znany jest, najlepiej znanym czynnikiem jest palenie tytoniu. Z tego względu, że to palenie tytoniu to już wszyscy mówią, że nie pan spalił, to już miał problemy. Nawet na paczkach tytoniu jest to napisane. W związku z tym, pacjent patrzył mówi o nie, nie, niech pani mi da te z rakiem. Ja tych nie chcę absolutnie, bo to są absolutnie straszne. Zatem ale popatrzcie Państwo, że to tylko jedna trzecia, trochę więcej niż jedna trzecia mężczyzn wie, że palenie tytoniu szkodzi na zdrowie seksualne. A więc to jest absolutnie sytuacja dramatyczna. Gdybyście Państwo popatrzyli dalej, to jedyny czynnik, który można zmodyfikować za darmo, czyli siedzący tryb życia. Można wziąć kije i ruszyć w miasto, nawet można pójść do Magnoli, galeria, idziemy tam z powrotem. Cudowna sprawa. Cztery kursy tam i z powrotem mamy wydatek dzienny, jeśli chodzi o prozdrowotną aktywność, zrobiony. No to niestety tylko 17% naszych mężczyzn wie, że to im szkodzi. No już nie mówię o tym, że ilu mężczyzn, ile, a jaki odsetek mężczyzn będzie chciał zmodyfikować ten tryb życia. To już zupełnie inna niszczość. No i, no ale już mamy tego mężczyznę po zawale. Yy, dla mnie kluczową jeszcze sprawą jest to, żeby mi mężczyźni określili, czy oni w ogóle w tej, tym ciężkim okresie życia się interesują jeszcze seksem? No bo jak mam pacjenta po zawale, starszy mężczyzna, tak patrzę na niego, mówię, no, podstawowe jakieś e, potrzeby jeść, tam spać, tabletki i tak dalej. No i pytam w takim razie w tej grupie 1136 mężczyzn, jak ważna jest dla nich dobra sprawność seksualna, rozumiana jako możliwość prowadzenia satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Okazuje się, że 5% mówi, że nieważne. 14% musi zadzwonić do żony. To są ci, którzy nie wiedzą, co mają o tym sądzić. W związku z tym, 81% z naszych mężczyzn mówi, że dobra, sprawność seksualna jest dla nich ważna albo bardzo ważna. To daje mi legitymację, patrząc na to, jak wysoki jest odsetek niepełnosprawności, i jak e, wysoki odsetek mężczyzn mówi, że to jest dla nich ważne. To jest dla mnie paszport do tego, żeby się tym zajmować. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Shakespeare pisze dramat Romeo i Julia. Ale trochę później. Roma jest trochę starszy. Już jest po zawale. No jak jest po zawale, no to trzeba go z tego szpitala wesłać na rehabilitację kardiologiczną. On jedzie na rehabilitację kardiologiczną. Tam poznaje tysiąc siedmiu kolegów, którzy również są po zawale. No i oni doradzają Romo, co on ma zrobić po tym powrocie, no bo ja bardzo często w projekcie Prewandro to jest projekt edukacyjny i czasami dostaję w, tam w tych ankietach potem wypis taki, że taka uwaga, doktorze, dziękuję, że pan przyjechał, bo mam 26 lat młodszą żonę i strachu było wracać do domu. I ja wcale się nie dziwię, bo oni się naczytają, nasłuchają o słodkiej śmierci, o różnych takich rzeczach, no to w związku z tym to może być straszne. No więc tylko 40 kilka procent mężczyzn mówi do Romeo, idź Romeo pod ten balkon. Nie masz się czego bać. To jest zresztą słuszne powiedzenie. Po zawale mięśnia sercowego można uprawiać aktywność seksualną. Trochę więcej niż 20% powie mu, kiedy on ma pójść. No bo Ramon mówi: słuchajcie, może ja pójdę za dwa lata, może za trzy lata. No ta Julia na tym balkonie, wyobrażacie sobie państwo, to przecież w tych przeciągach, to można tam się jakiś choróbska nabawić. W związku z tym ona nie będzie czekała na niego te trzy lata, czy dwa lata, w związku z tym miesiąc. To jest ten moment taki, który musimy pauzować. No przez 6 miesięcy jest zawsze zła informacja taka, że przez 6 miesięcy nie można zmienić partnera seksualnego. To jest dramatyczna sytuacja. Trzecie pytanie to jak duży wysiłek jest, który towarzyszy tej aktywności seksualnej u tego Romeo? No On jest umiarkowany, mężczyźni to demonizują, mówią, że tu już to się można, można się zaseksować na śmierć, to nieprawda. W końcu od 1998 roku mamy cudowną tabletkę niebieską, która jest również jej działanie jest demonizowane. To jest lek skuteczny, bezpieczny dla wielu pacjentów kardiologicznych, nie ma z tym żadnego problemu. Tylko 12% kolegów powie Romeo weź. 14 powie, Romeo to zabija, nie bierz tego, skąd to wzięli, nie wiem. No i oczywiście ostatni element, jaki jest bardzo, bardzo istotnym elementem, to to, że Romeo nie powinien kojarzyć albo powinien mieć świadomość, że nie wszystkie leki kardiologiczne mu szkodzą. Z tego względu, że jak Romeo połączy te dwie, te dwie części, czyli leki kardiologiczne i zaburzenia erekcji, które się może, mogą po nich pojawić, no to on odstawi te leki. Będziemy mieli za chwilę dramat straszny. Proszę Państwa, ja z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim moim pacjentom, którzy dla mnie byli na początku inspiracją do tego, żeby się zająć tym tematem, a teraz są motywacją do tego, żeby to komentować i kontynuować. I to, co jest istotne, seks od zawsze. A więc tu Pan doktor pokazywał, że seks od zawsze naprawdę 3 miliony lat, hu, 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 dla zdrowych na zawsze. Żebyście Państwo pamiętali, że to nasze zdrowie seksualne jest bardzo mocno zakorzenione w zdrowiu tym somatycznym i o to zdrowie somatyczne powinniście Państwo codziennie dbać. No i życzę oczywiście wszystkim wtedy sprawności. Dziękuję bardzo.